Adam Sierak, witam ponownie w WNP.pl oraz w kanale gospodarczym, naszym kanale YouTube'owym. Tym razem będziemy rozmawiać o referendum i o pytaniach, które rządzący wpisali, będą chcieli nam zadać podczas podwójnego głosowania 15 października. Dla rządzących wybory parlamentarne połączone z referendum to najwyższa forma świętowania demokracji. Opozycja odbija piłeczkę, mówiąc o tym, że to próba zagarnięcia wyborów przez rządzących i ustawienia głosowania pod spodziewany przez rządzących efekt. A nasze zaproszenie do debaty na ten temat przyjęła Anna Górska z Lewicy. Dzień dobry, witam państwa. Piotr Masłowski z Polski 2050. Dzień dobry. Bolesław Piecha, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister zdrowia. Dzień dobry, witam. Wojciech Saługa, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Oraz Michał Urbaniak, poseł Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Poznaliśmy już wszystkie z czterech pytań, które zostaną zadane Polakom 15 października przy okazji odbywających się tego samego dnia wyborów. Wiemy, że pierwsze dotyczy prywatyzacji państwowych spółek, drugie podniesienia wieku emerytalnego, trzecie to już kwestia przyjmowania uchodźców, a czwarte dotyczy zapory, która stoi na naszej granicy z Białorusią. Z zaproszonymi przez nas politykami zastanowimy się, które z tych pytań ma tak naprawdę największą wagę, jeżeli chodzi o gospodarkę. Będziemy się zastanawiać, dlaczego właśnie te pytanie. Z zaproszonymi politykami będziemy też rozmawiać o tym, czy tak naprawdę będą brali udział w tym głosowaniu, czy może będą starali się przekonać Polaków do bojkotu referendum. Porozmawiamy też o tym, jak Polaków, no nie wiem, poinformować, rozmawiać o tych tematach, które są wrażliwe i czy tak naprawdę forma tych referendalnych pytań jest adekwatna, czy nie powinno się po prostu tej dyskusji odbyć szerzej w inny sposób, ale to w dalszej części naszego spotkania. A chciałem zacząć od pana, panie ministrze, Bolesław Piecha, Prawo i Sprawiedliwość. To jak, jest to festiwal, czy jednak festyn demokracji? No ja sądzę, że to ani jedno, ani drugie, bo jest to jedna z najpoważniejszych spraw w życiu politycznym, a zwłaszcza w demokracji. Pytania referendalne czy referendum jest po prostu odwołaniem się do głosu, do woli narodu. Vox populi, vox dei, to jest stara zasada. I ja sądzę, że nie wolno od tego uciekać. Tych referendów w Polsce mieliśmy niewiele, jeżeli chodzi o ogólnokrajowe. Przypomnę, że dwa miały istotne znaczenie, bo było to jednak referendum konstytucyjne i drugie referendum akcesyjne. Skończyły się niestety niepowodzeniem z powodu frekwencji. To, że wybory parlamentarne będą połączone z tymi pytaniami referendarnymi, naszym zdaniem, zdaniem Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście i tych posłów, którzy podzielili w głosowaniu nad uchwałą Sejmu o zwrócenie się do Polaków w referendum, to jest po prostu prośba, żeby przy okazji wyborów brali również odpowiedzi na te pytania referendalne. Te pytania referendalne dotyczą w zasadzie naszego bezpieczeństwa w każdym zakresie. I tym wewnętrznym, i tym zagranicznym, i tym socjalnym, ale również ekonomicznym. A czy ono jest, bo mówił pan o tym konstytucyjnym i tym europejskim, że one były istotne. Ja nie chcę mówić, że pan uważa, że to referendum, które jest przed nami, ono jest nieistotne, ale czy ono jest tak samo ważne według pana? Według mnie jest tak samo ważne. Ja sądzę, że chociażby z tego tylko powodu, że 15 lat minęło od, czy nawet więcej prawie, od tych pytań referendalnych zadanych oniegdaj, to jest istotne. No wreszcie może też politycy powinni posłuchać tego voxu populi, czyli głosu narodu, a nie tylko tworzyć różnego rodzaju kalambury słowne, różne łamańce, różne interpretacje. Posłuchajmy, co ludzie na te pytania mają do powiedzenia. No to co ma na ten temat do powiedzenia pan Wojciech Saługa, Platforma Obywatelska? Zgadza się pan z tym, co mówi minister Piecha? Czy może jest to jakaś forma próby scementowania własnego elektoratu i wykorzystania w ten sposób możliwości, które daje referendum? No, fałszywe to referendum, jak i przewrotne i fałszywe są te pytania. Traktujemy to absolutnie jako sztuczkę, manewr wyborczy. Sztabowcy PiS-u wymyślili pytania, wzorowali się na Orbanie na Węgrzech. Tam Orban też wymyślił, żeby sobie pomóc w wyborach, takie referendum.
sztabowcy myślą, że są cwani i myślą, że ludzie jak barany będziemy o tym po prostu dyskutować. Natomiast to nie są prawdziwe pytania i prawdziwe problemy. Prawdziwe pytanie jest, czy wygra te wybory Polska, czy wygra PiS. I to jest pytanie dla ludzi. 15 października to się rozstrzygnie i PiS w ogóle sam nie przykłada wagi do tych pytań, bo gdyby przykładał, to nie prywatyzował, nie sprzedawałby oddawał wręcz za bezcen Lotosu, rafinerii Lotos, nie oddawałby stacji benzynowych Węgrom, czyli koncernowi MOL, nie sprowadzałby 160 paru tysięcy uchodźców z krajów muzułmańskich i tak dalej, i tak dalej. Więc tych wątków jest naprawdę dużo. Nie przykładamy jakiejś szczególnej wagi, traktujemy to tylko i wyłącznie jako element kampanii wyborczej i sposób PiS-u na prowadzenie tej kampanii, ale my już to wielokrotnie mówiliśmy, że wiemy, że mamy mniej środków, ponieważ cały aparat państwa, media publiczne, spółki, rząd, wszystko pracuje na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast, no tak jak kiedyś w 89 roku, Solidarność nie miała nic i zwyciężała, tak i pokazujemy, że myślę, udowodnimy, że jesteśmy w stanie zwyciężać, nawet będąc w takiej finansowej defensywie. Natomiast panie pośle, gdybyście słuchali głosu narodu, to wsłuchajcie się w głos kobiet, które wyszły na ulicę Warszawy po waszym skandalicznym werdykcie odnośnie aborcji. Wsłuchajcie się w głos chociażby tych ludzi, którzy wyszli 4 czerwca na marsz. Chce pan słuchać suwerena? Zapytajmy ich właśnie o to, co myślą o was, o waszych nominatach w spółkach Skarbu Państwa i tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczy mógłbym tu godzinę opowiadać. Jeszcze raz mówię, fałszywe to referendum, fałszywe pytania, przewrotne. Ludzi mają za idiotów, za baranów. Po prostu chcecie ogłupić ludzi tymi referendami, a tak naprawdę pytania są tak skonstruowane, żeby obrzydzić Tuska, obrzydzić Koalicję Obywatelską, obrzydzić opozycję. Pytanie na rozgrzewkę, temperatura już wysoka. Wsłuchajmy się w głos kobiety, pani Anna Górska. Mam nadzieję, że się słyszymy, słyszymy się. Chciałem panią zapytać w takim razie, czy pani uważa, że jakby takie ułożenie kalendarza, jeżeli chodzi o głosowanie, faktycznie utrudnia innym partiom niż PiS-owi Zjednoczonej Prawicy, utrudnia prowadzenie kampanii? Jak obrócić tę sytuację na korzyść w tym wypadku lewicy? Ja myślę, że nam to niczego nie utrudnia, bo my będziemy prowadzili kampanię tak, jak mieliśmy ją zaplanowaną i zgodnie z regułami obowiązującymi kampanię wyborczą do parlamentu. A jest to element, natomiast, jest to element kampanii? Trzeba to jakoś wpisać? Tak, jest to element kampanii, ale to, że PiS zdecydował się na taki krok, rozpisanie tego referendum dokładnie w dniu wyborów, co też powoduje, że mając komitet referendalny, można wydać dodatkowe środki na promowanie tego referendum, na promowanie tych pytań i właściwych odpowiedzi na te pytania, takich jak PiS sobie życzy, żeby osoby, które będą głosować, udzieliły. Zresztą już prezentując te pytania, już była zaznaczona opcja, jak powinno się na nie odpowiedzieć. Tak? To jest element po prostu histerii, która jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Po prostu obóz rządzący w tej chwili jest już w takiej panice o to, zresztą słusznie, o to, że straci jesienią władzę, że chwyta się wszystkich możliwych metod i wymyślił między innymi to absurdalne referendum. Przez ostatnich 8 lat rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Zjednoczonej Prawicy nie chciał słuchać obywatelek i obywateli. Ja przypomnę jedną z największych spraw, które dotyczyły między innymi referendum. To było referendum szkolne. Nauczyciele, środowiska szkolne, rodzice, organizacje pozarządowe, również partie polityczne zebrały 910 tysięcy podpisów na ulicach, zimą, w wietrze, mrozie, pod wnioskiem o rozpisanie referendum w sprawie reformy edukacji, wtedy jeszcze pani minister Zalewskiej. I PiS wtedy ten prawie milion podpisów wrzucił w śmietnik. Nie był zainteresowany pytaniem obywateli o to, jakiej reformy edukacji chcą, czy życzą sobie reformy edukacji według takich reguł, jak sami sobie wymyślili. To jest jak gdyby jaskrawy przykład na to, jak realnie Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica traktuje głos obywateli. Więc ja nie mam i Lewica, i w Lewicy nie mamy żadnych absolutnie złudzeń, że to referendum jest niczym innym jak
histeryczną próbą podbicia własnej kampanii wyborczej i sugerowania ludziom dodatkowych jeszcze kwestii, wokół których może toczyć się spór polityczny, chociaż wiemy doskonale, pewnie będziemy omawiać pytania, że wokół niektórych kwestii w ogóle nie ma żadnego sporu i po prostu wypompowania z budżetu państwa dodatkowych pieniędzy na własną kampanię. I myślę, że po wyborach, wygranych oczywiście przez opozycję, te sprawy też powinny zostać zbadane dogłębnie przez właściwe służby. Dziękuję. To teraz zwrócę się do pana posła Michała Urbaniaka. Które z tych pytań, albo inaczej, z którym z tych pytań wy w Konfederacji macie największy problem? Jak tłumaczyć teraz różnice między poglądami, które są w Konfederacji, a te, które PiS reprezentuje, pokazując te pytania? Bo jest taka oczywiście narracja, powtarzane hasło, że Konfederacja i PiS-owi jest blisko do siebie. No więc jak pokazywać tutaj teraz wyborczą różnicę? Zacząć trzeba od tego, że faktyczne jest, że te pytania służą temu i to całe referendum służy temu, żeby podgrzać atmosferę polityczną. Jest to wykorzystane wyborczo. Przez 8 lat rządów PiS-u PiS stał przed strategicznymi wyborami do tego, jak powinien na przykład wyglądać model polityki międzynarodowej w kontaktach z Unią Europejską, w kwestii migracyjnej, w kwestii energetycznej, w kwestii przemysłowej. W tych sprawach PiS w zasadzie przez 8 lat nie pytał się Polaków o zdanie, nie pytał się o to, jak widzą choćby transformację energetyczną, czy jak widzą na przykład ograniczanie gotówki. To są rzeczy, które też uważamy za bardzo istotne. No tutaj mając przed sobą te pytanie, pierwsze pytanie dotyczące tego, jak ma wyglądać polityka gospodarcza wobec spółek Skarbu Państwa. Większość zdroworozsądkowo zgodzi się z tym, że przecież polskie firmy nie powinny być wyprzedawane za granicę. Natomiast już mamy przykład choćby wyprzedania części majątku firmy Lotos, gdzie część majątku, a także część aktywów czy akcji została sprzedana. Ale to był jeden warunek z koniecznych, konieczny do dokonania tej oczywiście transakcji, prawda? Było pytanie, czy w takim razie trzeba było to poświęcać? Czy Lotos nie mógł dalej być jedną ze spółek Skarbu Państwa? To jest na przykład strategiczne pytanie, które trzeba było sobie postawić w przypadku do tej spółki. Jest mi to bliskie, jestem z Pomorza, z Okręgu Gdańskiego, gdzie Lotos ma swoją siedzibę i obserwujemy, jak to wygląda. Przecież to jest jedna z najnowocześniejszych rafinerii w Europie, prawda? Widzimy, że PiS, tworząc to referendum, chce polaryzować Polaków, chce, by Polacy odpowiedzieli faktycznie na pytania, na które warto odpowiedzieć, ale są to też pytania dość chytre, dość manipulacyjne. Tak jak kwestia dotycząca migracji, w której moim zdaniem PiS w ogóle nie jest wiarygodny, ponieważ mówi o tym, że nie będzie wpuszczać, czy pyta też Polaków, tak jak w referendum, o to, czy wpuszczać relokowanych imigrantów do Polski, tych relokowanych z Europy, ale w tym samym czasie innymi drzwiami wpuszcza setki tysięcy ludzi z innych kręgów kulturowych, więc gdzie tutaj mówić o jakiejś jasności? Jest to po prostu hipokryzja, tak? Więc widzimy, że jest to zagranie wyborcze. Tutaj padła już informacja o tym, że może to wyglądać jak scenariusz węgierski. Trzeba pamiętać, że to referendum to nie jest koniec świata, więc my nie krytykujemy w czambuł samego faktu, że referendum się odbędzie, ponieważ to jest jedna z form demokracji, to jest jedna z form wyrażania się woli Polaków, a to jak już będą wdrażane te odpowiedzi w życie polityczne, będzie zależało pewnie od kolejnej ekipy rządzącej. Zależy też, kto tą ekipą będzie. To zaraz uważamy, że warto iść, warto odpowiedzieć na pytanie, ale zaznaczamy też i tłumaczymy, że te pytania tak czy siak są chytre i jest to sposób na podbicie sobie w słupku wyborczych przez PiS. Może skończyć się scenariuszem węgierskim. Tam faktycznie przecież referendum chyba nie osiągnęło tego minimalnego
progu by było ważne, ale ta opozycja, taka podobna do Platformy Obywatelskiej czy Lewicy, no miała znacznie niższe wyniki niż pewnie mogłaby mieć, gdyby nie bojkotowała referendum. Warto wziąć to też pod uwagę przy tym fakcie. Dziękuję. I panie Piotrze, pan Piotr Masłowski. No więc chciałem generalnie zapytać właśnie, w jaki sposób pojawienie się, czy jakby ukonstytuowanie tego, że to referendum będzie razem z wyborami przeprowadzane, w jaki sposób to zmienia też narrację w samej Polsce 2050, no bo no prawda jest taka, że każda mniejsza partia od PiS-u, a przynajmniej na razie sondaże pokazują, że wszyscy, jak tutaj państwo siedzicie poza reprezentantem PiS-u, jesteście mniejsi, no musicie tematycznie orbitować wokół nich. No więc jak chcecie to rozegrać? Nic to nie zmienia z naszego punktu widzenia. Jestem zaskoczony, że się tak bardzo zgadzam z posłem Konfederacji. Znaczy, bo my tak samo byśmy chcieli usłyszeć odpowiedź Polaków na pytania dotyczące, nie wiem, Unii Europejskiej i tego, czy powinniśmy środki wykorzystywać i zacieśniać wspólnoty, czy kwestii związanych z odnawialnymi źródłami energii, prosumenckimi możliwościami i tak dalej. Chociaż pewnie stoimy po zupełnie innej stronie barykady, jeżeli chodzi o to, jakie odpowiedzi chcielibyśmy na te pytania usłyszeć. Ja się zgadzam z przedmówcami, to znaczy wygląda to tak, że wszyscy gramy przeciwko obecnemu tutaj przedstawicielowi Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że to referendum nie służy na pewno Polsce i Polakom, tylko służy podbiciu słupków wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, bo pytamy o rzeczy retoryczne. Nie pytamy o to, czym Polacy żyją, nie pytamy o rzeczy, które są tu i teraz dla nas najbardziej istotne. I jeżeli ja bym miał jako politolog i osoba, która historię współczesną w miarę dobrze zna, to bardziej ono mi przypomina kwestię referendum z 87 roku, kiedy władza nas pytała o radykalne uzdrowienie gospodarki i o demokratyzację życia nas, moich rodziców, bo ja wtedy jeszcze byłem osobą niepełnoletnią. Co było tak faktycznie chwytem propagandowym i nie miało nic wspólnego z tym, czy władze interesowało odpowiedź na te pytania, czy nie. I myślę, że jesteśmy dokładnie w takiej samej sytuacji tu i teraz, a nawet kwestie referendów, które się odbywały, to jeżeli popatrzymy na referendum ogłoszone przez prezydenta Komorowskiego, gdzie było pytanie na przykład o finansowanie partii z budżetu państwa, frekwencja była niska, ale wskazanie wyborców było takie, a nie inne, zupełnie jednoznaczne. Reprezentuje jedyną partię, która z tej subwencji na chwilę obecną w tym gronie nie korzysta. No pewnie Prawo i Sprawiedliwość w życiu o coś takiego się nie zapyta, bo to nie jest w ich interesie. To teraz zapytam pana posła Bolesława Piechę, co zrobicie z odpowiedziami Polaków na te cztery pytania? Zakładamy, że, chociaż jest to bardzo ambitny plan, zakładamy, że referendum jest ważne, tak? Czyli do urn, albo inaczej, no, karty ważne wrzucą do urn ponad 50% Polaków, mamy ważne referendum, macie cztery pytania. Co robicie z tymi odpowiedziami? Jaką mają gwarancję Polacy, że idąc do urny, głosując również w referendum, na pewno będą mieli przełożenie na pewne decyzje polityczne? Ja chciałbym się jednak odnieść, bo jestem tutaj w zdecydowanej mniejszości. Ale proszę pamiętać o moim pytaniu. Mimo iż reprezentuję największą partię, i to partię rządzącą, to mnie nie dziwi. Od wielu miesięcy, wielu lat jestem w takiej oto sytuacji. Ale tylko, takie ujadanie, panie pośle, opozycji jest na tej zasadzie. Karawana i tak pojedzie dalej, czy się nam to podoba, czy nie. Ja muszę powiedzieć, że tutaj pani wygrzebała referendum, gdzie 800 czy tam 9 tysięcy było. Ja przypominam, że jak posyłano dzieci do szkół w wieku 6 lat, to Solidarność chyba z łącznymi różnymi grupami społecznymi złożyła wniosek o referendum w tym temacie podpisany przez 3 miliony osób. I co? I nie ruszyło to bardzo silnie demokratycznej partii, jaka jest Platforma Obywatelska. W ogóle tego nie ruszyło. Ten wniosek nigdy nie został. Ale teraz, panie ministrze, teraz się odniosę do tego, jak to będzie. To jest oczywiście zdanie narodu.
Pytania są oczywiście głównie tego zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, od gospodarczego przez socjalne, również do wewnętrznego i zewnętrzne. Tak, będziemy tych odpowiedzi przestrzegać. Będą one dla nas wiążące, ponieważ na tym polega referendum. Zakładam, że jednak referendum nie będzie bojkotowane. Nawoływanie do bojkotu to jest dziwna sprawa, zwłaszcza przez tych, którzy uważają się za demokratyczną opozycję. Powiem, że zawsze mnie to trochę dziwi. A to, co zaprezentujecie, nie wiem, pakiet ustaw, jeżeli wiem, chodzi o, załóżmy, mamy tak, no. Płot na Białorusi płot na nie wymaga, że tak powiem, rozwiązania ale jest wiele głosów, które by ten płot natychmiast zwaliły. Jeżeli chodzi o prywatyzację majątku, mówimy tylko o wyprzedaż majątku podmiotom zagranicznym, a nie Polakom, więc to jest pierwsza podstawowa sprawa. Proszę tutaj rozumieć i czytać ze zrozumieniem te pytania. Tak, będziemy tego przestrzegać. Co do tego Lotosu, to są też różne sprawy. My jesteśmy w Unii Europejskiej. Nasze relacje z Unią Europejską nie są na zasadzie poklepywania po plecach, bo nie są. Mamy swoje zdanie na ten temat, ale przestrzegamy pewnego prawa, bo to Unia Europejska jako warunek konsolidacji pewnych działów przemysłowych czy gospodarczych, no niestety również dywersyfikuje. No, Stany Zjednoczone są takim przykładem. Z bardzo dawna temu to one mieli przeciwustawy Stany Zjednoczone antytrustowe i jakoś nie doprowadziło to do szaleństwa. Ja sądzę, że to pytanie to jest pierwsze. Tak, będziemy tego przestrzegać. Czy chodzi o wiek emerytalny? Tak, będziemy pilnować wieku emerytalnego, taki jak on jest dzisiaj. Przypomnę, że w Polsce nie ma zakazu pracowania ponad osiągnięty wiek emerytalny. Emerytura jest prawem, a nie obowiązkiem. Jeżeli ktoś chce pracować, ma możliwości pracować, czuje się dobrze, to w sam raz może sobie pracować do 70, 80, a nawet rekordziści pracują nawet pod ten wiek, więc tutaj nie ma żadnego zakazu. Jeżeli chodzi o sprawę imigrantów, mówimy o nielegalnych imigrantach, tych, którzy nigdy nie byli zweryfikowani i ci, którzy nie byli zweryfikowani, widzimy to w obrazach z Unii Europejskiej. No przecież to widzimy z państw Unii Europejskiej. Ja często bywam za granicą. Bywałem za granicą również, kiedy w Strasburgu był słynny zamach terrorystyczny i wcale tam się nikt z tego specjalnie nie cieszył, że jakieś takie osoby o bardzo podejrzanej reputacji, indoktrynowane w tamtych środowiskach mają ten. Legalny emigrant jest sprawdzony, zweryfikowany i za niego bierze odpowiedzialność państwo, bo państwo mu nadaje szczególne uprawnienia. Natomiast nielegalny to jest taki, który w zasadzie w niektórych krajach to goni się go listami gończymi. Imigrację sobie zostawmy na dalszą część dyskusji, bo to pewnie dwoma zdaniami zamknąć się tego tematu nie da, ale panie pośle, pan poseł Wojciech Saługa, patrząc na skład dzisiejszej debaty, wasze ugrupowanie ma największą szansę przeskoczyć Prawo i Sprawiedliwość w wyborach październikowych. Co robicie z wynikiem tego referendum? Na początek kilka uwag, żeby się dobrze rozumieć. My nie bojkotujemy referendum, my tylko to traktujemy jako element kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. My nie będziemy zniechęcać ludzi do głosowania, a natomiast pytania są tak postawione, że to trudno nie będziecie wiedzieć. Unieważniać, panie pośle? Bo ja już to słyszałem. Ono jest nieważne z powodu tego, że jest elementem kampanii wyborczej, a nie waszej troski o państwo, bo gdybyście się troszczyli o państwo, byście zupełnie inaczej pewne sprawy prowadzili. Was nie interesują odpowiedzi na te pytania, tylko interesują was same pytania, które myślicie, że będą kłopotem dla opozycji, ale one kłopotem nie będą. Tak, myśleliście, że kłopotem będzie Lex Tusk. Jeszcze w czerwcu mówiliście, że najważniejsza rzecz w ogóle nie było ważniejszej w Polsce, panie, tylko... To skupmy się przepraszam, na... tylko... Tropienie szpiegów. Dzisiaj już nikt o tym nie mówi, bo po prostu przegraliście na tym temacie. I ale może być to obciążenie dla opozycji, znaczy opozycji później, załóżmy, będziecie rządzili. Panie redaktorze. Łatwo będzie was Nie ma dzisiaj żadna siła polityczna, żadna, nie mówi o wyprzedaży majątku narodowego. Żadna siła polityczna nie mówi o wyprzedaży, raczej o wyprzedaży spółek, ale chciałem powiedzieć, żadna siła nie mówi o podniesieniu wieku emerytalnego. Żadna siła dzisiaj nie mówi, żeby ściągać nielegalnych imigrantów do Polski i żadna siła dzisiaj w Polsce nie mówi, żeby nie pilnować granicy z Białorusią, trzeba dodać granicy z Rosją i w jakiejś mierze... relokacją w ramach Unii Europejskiej z Ukrainą. Naściągaliście tych tysiące tych uchodźców na ulicach Katowic, Gdańska, Warszawy, wszyscy ich widzimy i dzisiaj jeszcze powodujecie to przewrotnie, że robicie nagonkę na imigrację i
kolega mi dzisiaj dzwonił, jaka była awantura w pociągu, jak jeden, być może wasz właśnie, ten, kto słucha waszych słów, waszych tego, co wyrażacie w mediach, po prostu naskoczył na Ukraińca, okazał się Gruzinem, ale po prostu agresję wywołujecie taką, że głowa boli. Macie cztery razy nie na te pytania i musicie je jako partia rządząca po wyborach, musicie coś z tymi odpowiedziami zrobić. Co robicie? Najważniejsze dzisiaj, jeszcze raz mówię, stawiam taką tezę i to jest najważniejsza rzecz. Wybory są 15 i to jest tak naprawdę pytanie referendalne. Czy będzie rządził PiS, czy wygra Polska, czy będą Polacy we własnym domu, czy będą ogłupiani, mamieni, kłamani, manipulowani, czy przywrócimy w Polsce normalność i zaczniemy zwykłą, normalną debatę publiczną. Czy będzie tak, jak tu pan poseł właśnie utyskuje, że jest w mniejszości, rozumie, że pan mówi o mediach publicznych, tak? Bo tam właśnie widać, jak wy sobie ustawiacie i jak politycy opozycji są w ogóle prezentowani w mediach publicznych, więc niech pan tu nie leje krokodylich łez. Nie płaczę, te pytania, się z tym potrafię zmierzyć. Te pytania są ważne, te pytania są istotne. Nie są to najistotniejsze dzisiaj pytania w kraju. Najistotniejsze jest to, czy PiS zawładnie państwem. Czy będzie tak, jak tu myśli pan poseł i jego koledzy, że Polska to PiS, że tylko nominaci partyjni, obsadani wszędzie, gdzie się da, w spółkach, spółeczkach i wy mówicie nie wyprzedawać w kapitał zagraniczny, ale wy wyprzedajecie swoim, tak? Wy budujecie dzisiaj polski kapitał na państwowych pieniądzach, gdzie wasi kumple i wasi koledzy, wasze rodziny się na tych spółkach Skarbu Państwa bogacą i być może to jest wasz plan, żeby tak przejąć, nie? No to na to na pewno zgody nie będzie. Są znacznie ważniejsze problemy dzisiaj w Polsce niż te cztery pytania, które jeszcze raz mówię, są ważne, ale tak, żeby skumulować te wszystkie problemy pod jednym hasłem, to najważniejszym problemem w Polsce jest Jarosław Kaczyński i PiS. To Jarosław Kaczyński powiedział, i tu będę teraz zwracał się do reprezentantów ugrupowań, których dzisiaj wsłuchujemy się zdalnie. Jarosław Kaczyński powiedział, że jeżeli referendum będzie ważne, to żadna władza nie będzie mogła dokonać żadnych zmian w poruszonych aspektach bezpieczeństwa. Generalnie oczywiście sugestia jest taka, że wynik referendum jest wiążący dla każdego ugrupowania, które będzie u władzy. Konstytucjonaliści no nie są tacy jednoznaczni jakby. Też mówią o tym, że tak naprawdę głos wyborcy w żaden sposób nie jest wiążący, patrząc na obecny ustrój, nie jest wiążący dla żadnego z parlamentarzystów. No więc, ale też z drugiej strony ciężko będzie pomijać jakby te odpowiedzi, bo nawet gdyby to nie było referendum, a ogólnopolski sondaż, to macie państwo po prostu jasne wytyczne, tory, cztery, po których widzicie, jak Polacy chcą, by była prowadzona polityka. No więc co robicie z tą wiedzą, którą otrzymacie dzięki Prawu i Sprawiedliwości? Możecie ciągnąć. Pani Anna, proszę. Nie wiem, do kogo się pan zwraca, ale do państwa, sobie do państwa. Włączyć mikrofon. Jak już wspomniałam, my nie traktujemy poważnie tego referendum. To znaczy dla nas to nie jest chęć rzeczywiście dowiedzenia się przez Prawo i Sprawiedliwość, jaka jest opinia Polek i Polaków. No chyba, że pytania, które są zadane, są tak naprawdę jakąś deklaracją programową Prawa i Sprawiedliwości, które chce się tylko upewnić. Zostawmy Prawo i Sprawiedliwość. Przegrali wybory. Nie ma ich w drugiej części października i to wy możecie decydować, co z tymi pytaniami. Szafuj pan tam przegraną tak szybko, my się nie poddajemy. Staram się spokojnie. Odpowiedź. Pani Anno, co wy robicie z tym? Tak, my jesteśmy trochę odważniejsi niż nasi partnerzy na opozycji i my mówimy o tym, że to referendum należy zbojkotować. Nie należy brać udziału w tej chucpie. To nie jest referendum. To jest robienie sobie żartów z wyborczyń i wyborców. Prawdziwe referendum odbędzie się na kartach do głosowania do parlamentu, na kartach głosowania do Sejmu i do Senatu. No to co? Mamy nie brać tych kart? Jak to robić? Tak, po prostu należy odmawiać przyjęcia tych kart i
upewnić się, że zostało to odnotowane, żeby te karty przypadkiem, kiedy nie zostanie to odnotowane w naszej obecności przez komisję, nagle się nie okazało, że dziwnym trafem jednak zostały wydane po zamknięciu lokali wyborczych. Więc istotny jest ten fakt, żeby tych kart nie przyjmować i postarać się o taką właściwą adnotację na, w spisie wyborców. A z drugiej strony my cały czas powtarzamy, prawdziwe referendum odbędzie się na kartach do głosowania do Sejmu i Senatu. Każdy z naszych ugrupowań startuje ze swoim konkretnym programem. Lewica taki konkretny program ma. Mamy tam opisane bardzo szczegółowo 5 filarów, na których będzie opierała się przyszłe rządy, w których będzie Lewica, i to jest właściwe referendum. Zachęcam wszystkich, którzy nas oglądają, wszystkich, którzy wybierają się na wybory, aby głosować w tym referendum, wybrać ugrupowanie, które waszym zdaniem ma najlepszy program dla Polski i po prostu to ugrupowanie poprzeć w wyborach. A dla pana, panie Piotrze, pan Piotr Masłowski, Polska 2050, czy któreś z odpowiedzi na to pytanie szczególnie pana interesuje i dla waszego ugrupowania będzie istotne? Nie, nie będzie. Już to powiedziałem w poprzedniej wypowiedzi. My podobnie jak Lewica nie będziemy na pewno zachęcali ludzi do tego, żeby głosowali. Stanowisko oficjalne partii jest takie, że ludzie mają zdecydować sami, natomiast struktury polityczne zbojkotują to referendum. Wiecie, bo Prawo i Sprawiedliwość ma wrażenie, że to są takie cwaniaki, które nas ograły i wymyślili sposób na to, jak nas zmusić do pewnych rzeczy, ale ja sobie potrafię bez problemu wyobrazić, że wraz z wyborami prezydenckimi będzie kolejne referendum, w którym na przykład zapytamy Polaków, czy chcą mieć emerytury wyższe czy niższe, tak? I one de facto unieważni pytanie, które jest w tym referendum. To pytanie można obśmiać, nie można pytać o to, czy ta bariera ma być z drutu, czy jaka ona ma być i tak dalej. I w ten sposób dosyć łatwo ważność tego referendum obalić, ale to też pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość nie traktuje tego poważnie jako jakiejś stałej kotwicy politycznej. Zresztą nie wierzę w to, żeby oni sami się mieli zamiar utrzymać odpowiedzi, które wynikać będą z tego referendum, co pokazują zresztą na chwilę obecną w wielu innych sytuacjach, że przepisy przepisami, a ich sposób rozumienia państwa i prowadzenia polityki swoją własną drogą. I pan poseł Michał Urbaniak, z których z nich jesteście w stanie zrobić pożytek na swoją rzecz? Solidna próba badawcza. Ja powiem tak. Każde referendum, nawet takie, które nie miałoby odpowiedniej frekwencji, no jest istotne, bo część narodu przynajmniej wypowiedziała się w tematach, bo które została zapytana wprost. Wobec czego nawet jeśli pytania, tak jak wspomniałem szybciej, uważam za chytre, to nie oznacza, że nie będziemy traktować tych pytań i odpowiedzi Polaków. Bardziej odpowiedzi Polaków nie będziemy traktować poważnie i jeśli mielibyśmy wpływ na kolejny rząd, to na pewno będziemy tymi pytaniami się sugerować w swojej polityce, no bo no nie można podchodzić w taki sposób, jak przed chwilą pani Górska z Lewicy, że będzie się ignorować część głosów Polaków, którzy na przykład na te pytania odpowiedzą. No uważam to za nieuczciwe, no, ale być może to nie jest, no być może no różnie Zmienimy się mentalnie w tej kwestii. My faktycznie chcemy słuchać Polaków, a nie tylko stręczyć im swoje wizje świata i być głuchymi na inne wizje świata. Wobec czego dalej będziemy przy okazji tego referendum punktować to, że te pytania mogłyby być inne, że jest więcej istotnych problemów dla Polaków, że tak jak sami sugerowaliśmy partii rządzącej, że jeśli mają być pytania, to uważamy, że powinno się Polaków zapytać właśnie o kwestie świadczeń socjalnych dla imigrantów, a nie tylko o kwestie migracji tej relokowanej, o którą tutaj się rozchodzi, ponieważ dzisiaj wiemy, że spora część imigrantów dostaje zarówno 500+, może skorzystać z kredytu 2%, więc to też pytanie, czy osoby, które nie są obywatelami państwa polskiego, powinny mieć do tego prawo. Druga kwestia to jest to, co uważamy za istotne i to, co też sugerowaliśmy, to jest kwestia ochrony gotówki, być może nawet ochrony konstytucyjnej tego, że płatności gotówkowe mogą być w Polsce wykonywane i ten limit na płatności gotówkowe powinien być znacznie
znacznie wyższy niż jest to teraz. No bo PiS też dość taką demagogię tutaj zastosował. Najpierw przy okazji covidowych przepisów ograniczono wysokość transakcji gotówkowych, a potem wyszli na, próbowali być obrońcami i podnieśli limity kwot transakcji gotówkowych. Bodaj w ostatnim roku te kwoty się zmieniły, wzrosły. Mamy także kwestię dotyczącą samochodów, na przykład paliwowych. Uważamy, że nie powinno się w Polsce wprowadzać zakazu rejestracji samochodów paliwowych po roku 2035. No jest to istotne, że z punktu widzenia komunikacji, z wykluczenia komunikacyjnego wielu Polaków. Samochody spalinowe są tańsze dzisiaj w zakupie. Ich eksploatacja też bywa dłuższa niż samochodów elektrycznych. No, to jest kwestia technologii jeszcze i ich efektywności. Tak? No, nikt nam przecież nie zabrania korzystać z książek, gdy możemy korzystać z e-booków, więc dlaczego zakazywać samochodów spalinowych i przy okazji rozwijać. No i daj Boże, jak najlepiej branżę, ten dziedzinę samochodów elektrycznych, ale nie zakazywać Polakom korzystania z ich podstawowego środka transportu. To uważamy za rzecz równie istotną. No i jest też kwestia, która właśnie dotyczy naszych finansów. No, PiS tutaj mówi o polityce. Czy to pytanie referendalne dotyczą też kwestii emerytur? No tak, rząd Tuska podwyższył wiek emerytalny, rząd PiSu obniżył wiek emerytalny. No, przy okazji tej sprawy no, trzeba rozmawiać także o tym, że nasze społeczeństwo się starzeje, że wielu ludzi i nie rusza w wieku emerytalnego, bo to jest kwestia dotycząca już praw nabytych. To jest kwestia pewnej umowy społecznej i państwo nie może traktować niepoważnie obywateli, ale no, trzeba pamiętać o tym, że zamiast też bawienia się tym wiekiem emerytalnym, być może warto pomyśleć o zachętach dla emerytów do tego, żeby na przykład jeszcze dłużej byli zawodowo aktywni. Tak? Do dzisiaj przykład z bardzo bliskiej mojej rodziny. Emeryt, który prowadzi działalność gospodarczą, płaci podwójnie składkę zdrowotną. No, rzecz, która mocno wpływa ale na jego... To, panie pośle, myślę, że nie wymaga aż referendalnych pytań, ale przejdźmy dalej, bo spotykamy się na łamach portalu gospodarczego WNP.pl i wydaje mi się, że przynajmniej takim najbardziej dotykającym gospodarczych aspektów pytaniem jest to pytanie, czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki. Panie ministrze, pan poseł Bolesław Piecha, już nie trzymając się tego słowa wyprzedaż, bo ono no nie chcę tego oceniać, ono generalnie nie za bardzo pasuje jakby do tego zagadnienia, o które pytacie, bo tak naprawdę jest to pytanie o kwestię prywatyzacji, to jest próba powrotu do tych złych doświadczeń, którą część pracowników niestety doświadczała przy okazji szybkiej prywatyzacji części przedsiębiorstw te dwie dekady temu. Naprawdę trzeba tymi procesami prywatyzacji straszyć Polaków? Czy to jest taka, czy o to chodziło tak naprawdę? Nie wiem, czy pan mi zadaje pytanie retoryczne, czy pytanie z tezą, bo to trudno odpowiedzieć. Polacy mają odpowiedzieć na pytanie. Formułując tak pytanie. Czy? Bo większość tutaj z państwa również nie pamięta lat 80. dokładnie, a 90. już na pewno. Pani oczywiście wraca do historii bardzo dawnej, gdzie nikt nikogo nie pytał. Ja akurat żyłem w tych czasach komunistycznych, nikt nikogo nie pytał o zdanie. Mało tego, trzeba było obowiązkowo iść do wyborów, a jak nie, to były określone szykany. Panie prezydencie, pan se obali cokolwiek. To jest pana prywatna sprawa, ale używanie takich słów jak obalać coś w tym programie uważam jest niestosowne. Sądzę, że te pytania są pytaniami bardzo ważnymi. Jeżeli chodzi o wyprzedaż majątku narodowego, bo o to chodzi, to
mówimy o prywatyzacji. Jak wyglądała prywatyzacja za Balcerowicza, wszyscy wiedzą. Jaką cenę żeśmy za to wtedy zapłacili, to pewnie tylko pani kandydat tutaj. Ale nie oceniając tych czasów, panie ministrze, teraz żyjemy w zupełnych sytuacjach. A czy my żyjemy teraz, na Księżycu? Ale nie, redaktorze, my nie żyjemy na Księżycu. Przez, uważam, że... naszych gości był przytaczany temat Orlenu i Lotosu jako ten argument przeciwko wam. Ale teraz obecnie tego typu transakcje, duże, gigantyczne na rynku, są regulowane również przez Komisję Europejską, więc jakby powtórki z historii nie będzie. Tego to pan mówi, tylko powtórki z historii nie będzie, bo ja znałem już pewne zapowiedzi pewnych polityków, dzisiaj bardzo ważnych polityków, którzy mówili, że nie będzie żadnego podwyższenia wieku emerytalnego, a był. No dobrze, mówili coś takiego. Na razie prywatyzacja. Uważamy, że prywatyzacja, to co jest majątkiem państwowym, jest o strategicznym znaczeniu, proszę pamiętać o tym, nie powinny podlegać normalnej taktyce wyprzedaży, kto da więcej, ten nie kupi. Mieliśmy sprzedane stocznie. Co a z tego wyszło? Decyzja Skarbu Państwa, czy prywatyzujemy, czy nie? To są decyzje rządu, nie Skarb Państwa prywatyzuje. Skarb Państwa tylko jest reprezentowany przez rząd. No to rząd podejmuje określone uchwały, a nie żaden Skarb Państwa. Więc no, chodzi powoli, mi o to, że powoli. Nie przyjdzie panu z sakiewką i powie, biorę lot. Ale tak było. Ale tak było w latach 90. Tak było. Więc w związku z tym musimy o tym pamiętać. Chcemy, żeby polska gospodarka była silna. Mamy określone dokonania, jeżeli w tym. Nikt na świecie nie rozdrabnia swoich strategicznych, mając sreber rodowych, tylko o nie dba. Dbają Niemcy, dbają Francuzi, dbają Brytyjczycy. Dlaczego akurat Polacy mieliby iść? Dobrze, ale ja też przygotowując się do spotkania z państwem, porozmawiałem z paroma ekonomistami. Mieliśmy też niedawno w WNP.pl wywiad z prezesem Giełdy Papierów Wartościowych, który to sam zasugerował, że chętnie widziałby na swoim parkiecie Pocztę Polską, CPK, LOT. I to tam też analizowaliśmy w portalu, że to generalnie, może nie wszystkim tym spółkom, ale byłaby szansa na pozyskanie kapitału, na rozwój. No ekonomicznie ale nawet... Panie redaktorze, to pytanie nie mówi nic o betonowaniu struktury organizacyjnej. To są spółki akcyjne, to są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To nie wszystko są przedsiębiorstwa państwowe, które podlegają innym regulacjom. Jest to oczywiście kwestia gospodarcza. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby wyprzedawać to, co jest najcenniejsze i strategicznie z punktu widzenia zbrojeniówki, z punktu widzenia energetyki, z punktu widzenia zabezpieczeń energetycznych, paliwowych i tak dalej, żeby to miało podlegać normalnej wyprzedaży. Nie będę panu... Bo pan uciekał od tego sformułowania wyprzedaży. O wyprzedaży. Nie będę ułatwiał panu sytuacji. Ma pan sytuację w swoim okręgu wyborczym, ma pan spółkę Skarbu Państwa, która za 5 lat niestety stoi na skraju bankructwa z jakiegoś tam powodu. Prywatyzuje pan i ratuje pan na przykład 500 miejsc pracy, czy pozwala temu upaść, by pozostało polskie? Ja myślę, że to pytanie jest pewnie specyficzne. Natomiast kto to trzeba wtedy wyprzedać? Są normalne procedury naprawcze, bo są takie procedury naprawcze i bankrutów to kupują spekulanci. Nikt nie kupuje bankruta. Są programy naprawcze i obowiązkiem państwa i Skarbu Państwa jest takie bardzo właściwe programy naprawcze przeprowadzić. Pan poseł Wojciech Saługa, mówicie prywatyzację absolutnie nie, czy może patrzycie na to w sposób taki bardziej pragmatyczny, to co powinno być w rękach państwa jest strategicznie ważne, faktycznie staracie się tam nie wpuszczać prywatnego, w tym zagranicznego kapitału, czy może po prostu otwarcia? Jeszcze raz powiem, że te pytania są przewrotne, nie chodzi o odpowiedzi, chodzi o same pytania. Prywatyzacji. Samo to, że dyskutujemy w tym studiu na ten temat, to PiS osiąga swój efekt, bo powiedziałem na początku, że sztabowcy to wymyślili, a my jak barany o tym rozmawiamy. Nie ma dzisiaj, to nie są problemy różniące nas postawione w tym pytania te referendalne, to nie są problemy, które nas różnią. Różni nas, na przykład powiedział pan stocznie, no przecież kpina, tak, z tą stępką moglibyśmy do tego wrócić. Mówi pan, żeby nie rozdrabniać majątku narodowego, ale nie mówi pan, żeby nie rozkradać. W najnormalniej świecie rozkradacie ten ale państwowy majątek. Strategicznie ważnym jest faktycznie ochrona jakichś przedsiębiorstw, istotnie ważnych dla przedsiębiorstwa, za państwa? Za rządu Donalda Tuska, przecież były ustawy i tam w ustawach były wpisane te spółki o znaczeniu strategicznym i myśmy nigdy sobie, byśmy nie pozwolili na wyprzedaż tych panie pośle, te ustawy rzeczy. Dalej są. Możemy się pan nie martwi. Właśnie. Tylko właśnie. Zakres ich się poszerzył. Właśnie. Możemy się tylko różnić co do czego. A ja bym zadał panu pytanie,
Może tak byśmy postawili w referendum pytania. Czy spółka Tauron, państwowa, tak? Czy jesteśmy za tym, żeby ten blok 910, 6,5 miliarda kosztował, stał zepsuty, ostatnie 3 tygodnie zaś nie pracował? Czy jesteśmy za tym, żeby spółka państwowa Orlen miała takie marże, że wypłaca rekordową dywidendę, na której 30 sierpnia największym beneficjentem będzie rząd i wasi ludzie, którzy sobie pokupowali akcje, bo wiedzieli na przykład o tym. Czy Izera, państwowa spółka, tak? Sprowadza się jej byt tylko do wycięcia lasu, czy powstanie samochód? Czy Bumar, państwowa spółka, panie pośle, no... zarżnięty zakład pancerny w czasie wojny, po prostu orają po ziemi? Bo my wchodzimy na taki poziom jakby szczegółowości, który odbiega od tego tematu spotkania, na którym jesteśmy. Co są prywatyzacją? Też przestrzegacie swoich wyborców przed tymi procesami? Ale ten proces się zakończył. Dzisiaj nie ma jakby tematu prywatyzacji, tak? Nikt o tym nie mówi, tak? W ogóle nie pojawia się ten problem w przestrzeni publicznej. PiS sobie temat wymyślił na potrzeby wyborów, pewnie zrobiliście jakieś badania i chcecie wkurzyć, omamić, ogłupić ludzi po prostu. No. Panie redaktorze, po prostu dyskusja na ten temat, tak poważna, jak pan próbuje tu ją przedstawiać, jest uwłaczająca. Po prostu to jest chucpa wyborcza, chucpa polityczna. Jeszcze raz mówię, nikogo nie interesują odpowiedzi na te pytania. Mówię o Prawie i Sprawiedliwości, tylko chodzi o, żeby te pytania zadać, żeby pogrążać opozycję i mieć o czym opowiadać. Za chwilę, jak im wyjdzie w sondażu, że ten temat jednak nie charakteryzuje ludzi, przestaniecie rozmawiać o tym referendum, tak, o tym Lex Tusk. No to co panu przeszkadza w tej kratce postawić krzyżyk przy nie? No co pan? Chciałbym wiedzieć... Ale ja nie powiedziałem, proszę pana, co ja zrobię, tak? No. Mimo wszystko ja powiedziałem, wiedzieć... że to są pytania, na które nie da się inaczej odpowiedzieć niż mimo nie. Mimo wszystko chciałbym wiedzieć od państwa tutaj zebranych, jaką wy macie wizję, strategię na gospodarkę i właśnie na ochronę poszczególnych sektorów czy przedsiębiorstw. Panie pośle, pan Michał Urbaniak, Konfederacja. Są faktycznie jakieś sektory przedsiębiorstwa, które według pana, patrząc przez pryzmat procesów prywatyzacyjnych, powinny być chronione, powinny pozostać w gestii państwa? I dlaczego akurat takie sektory czy takie przedsiębiorstwa? Jest kilka obszarów, w których musimy się tutaj poruszać. To jest kwestia energetyki, to jest obszar dotyczący też infrastruktury, na przykład kolejowej, czy głównych szlaków komunikacyjnych typu autostrady. To jest kwestia branży morskiej, przynajmniej w części dotyczącej przemysłu ciężkiego, która również powinna być zarządzana, bądź w której jednak ten element państwowy powinien brać udział, ponieważ no, z naszego punktu widzenia im bardziej strategiczne branże to są te branże, od których zależy nasze bezpieczeństwo. No to właśnie dlatego jest to też także moim zdaniem przemysł stoczniowy. Jest to też cały obszar dotyczący bezpieczeństwa państwa militarnego, tak? I powstał tutaj PGZ jako pewna grupa zbrojeniowa, która może w przyszłości się rozwijać w bardzo pozytywny sposób. No więc no, akurat tutaj uważamy, że ten obszar zbrojeniówki również może być w gestii państwa. Ale to nie znaczy oczywiście, że nie mogą na nim działać firmy prywatne, bo wiele zależy też już od tego partnerstwa publiczno-prywatnego. Zatem to są te cztery obszary, w których uważamy, że państwo powinno mieć także swoje spółki. To jest jeszcze kwestia rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego, gdzie no, były wielkie szumne zapowiedzi też dotyczące tego, jak ma wyglądać grupa spożywcza. No ta grupa spożywcza nie do końca chyba spełnia te zadania, które miała spełniać, tej stabilizacji rynku, a no to jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego państwa polskiego. Czyli generalnie chronicie krytycznych punktów, jeżeli chodzi o gospodarkę, to też w sumie dosyć szerokie pojęcie, bo to wszystko też zależy od momentu, prawda, w którym kraj się będzie znajdował lub nie. Tak, oczywiście, to jest zależne od momentu, no ale na przykład no, hotele chyba państwu polskiemu nie są niezbędne. Ale państwo nie jest właścicielem hoteli, panie. A jak to jest? Proszę pana, może jednego, Arłamowie za przeproszeniem. Polski holding hotelowy, panie pośle, ogromny, to duże dzieło PiS-u. Doprowadziliście hotelarzy do ruiny w COVID-zie i przejęliście te hotele. Piotr Masłowski, Polska 2050. Mocne, ale prawdziwe to, co powiedział mój przedmówca.
Troszeczkę odwrócę to jeszcze pytanie, przywołując jakby nasz wywiad z prezesem Dietlem z Giełdy Papierów Wartościowych. On wskazał, że widziałby jako spółki akcyjne na swoim parkiecie spółkę CPK, Pocztę Polską czy Polskie Linie Lotnicze, LOT. Argumentacja była taka, że przynajmniej części tych spółek ugiełdowienie i możliwość pozyskania dodatkowego kapitału pomogłaby odbić się i rozwinąć bardziej. Czy pan też widzi takie pole, że tak powiem, dla tych państwowych spółek, by właśnie w ten sposób stymulować ich rozwój? Czy to jest potrzebne, jakby ten sposób, ten mechanizm? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, nie znając wcześniej sytuacji finansowej poszczególnych tych podmiotów. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że pytanie referendalne w żaden sposób nie precyzuje tego, co jest tym strategicznym obszarem, a co nim nie jest. Tak? I my, odpowiadając na to pytanie, nie mamy żadnej gwarancji, czy się nie okaże przy zwycięstwie dotychczasowych rządzących, że za rok telewizja publiczna będzie nas przekonywała, że LOTOS jednak nie jest strategiczną firmą, albo tamta inna również taką jest. Nie, dlatego ja nie odpowiem panu na pytanie tu i teraz, która spółka mogłaby być sprywatyzowana, a która nie. Tylko zwróćmy uwagę na to, że te pytania tak faktycznie nic nie dają i są trochę używając kolokwialnego języka, fejkowe. Jak jestem przy głosie, to się chciałem odnieść do dwóch rzeczy. Pierwsza, bo pan poseł Piecha mówił, że no nie pamiętamy lat 80., 90. Proszę mi wierzyć, ja się urodziłem w latach 70. Lata 80. i referendum 87. roku pamiętam, a lata 90. to było moje wejście w dorosłość i zapewniam pana, że jestem ostatnią osobą, która chciałaby te modele powtarzać i mam coraz więcej obaw o to, że one są powtarzane. Obydwa jesteśmy z Rybnika, dlatego zatytułował mnie pan prezydentem i my mamy taką sytuację, że w Rybniku ma powstać nowa elektrownia gazowa, nomen omen, Rybnik 2050. Ogromna rządowa inwestycja, w której, żeby ją wybudować, będzie potrzebnych kilka tysięcy pracowników, w tym pewnie duża grupa ludzi pochodzenia azjatyckiego, przynajmniej tak realizatorzy projektu twierdzą. I podpuszczanie ludzi na imigranta tego czy tamtego, je nie legitymuje na ulicy człowieka pochodzącego z Azji, czy on jest legalny, czy nielegalny. Ja tego nie wiem. Ta polityka moim zdaniem jest zgubna i ona tak faktycznie polega na podcinaniu gałęzi, na której wszyscy razem siedzimy. To... A gdybym miał wymienić jakiś obszar strategiczny, jest jedna kluczowa rzecz, o której nie mówimy, to są sieci energetyczne. I cyfrowe. Bez skupienia się na sieciach energetycznych, na tym, że one będą w stanie odbierać odnawialne źródła energii, to jest ogromny, niedofinansowany obszar i my znowu pływamy po jakichś innych, a tego, co jest najbardziej kluczowe, nie dotykamy. To kończąc jakby tę serię pytań, pani Anna Górska i prywatyzacja. Jak to robić z głową i czy faktycznie mówienie o tym, że zaproszenie prywatnego kapitału do spółek Skarbu Państwa jest jedynym rozwiązaniem? Zagranicznego, proszę czytać te pytania. Proszę, dodatkowy wątek. Zagraniczny kapitał i polskie spółki. Ja przede wszystkim chciałam się odnieść do tego, że polski majątek to jest takie po prostu bardzo ogólne stwierdzenie. Wszystko możemy pod to podciągnąć. Polskie lasy, jeziora również są polskim majątkiem. A widzimy, co z polskimi lasami robią lasy państwowe, wycinając je i sprzedając hurtowo do Chin w formie drewna. Czy to też nie łapie się pod wyprzedaż polskiego majątku? Ja uważam, że tak. Na pewno takimi kluczowymi sektorami, które powinny pozostać pod kontrolą państwa, tu się zgodzę z większością rozmówców, jest energetyka, jest zbrojeniówka, na pewno ochrona zdrowia. Myślę, że zbyt dużo też szpitali funkcjonuje w ramach spółek prawa handlowego, bo to nakłada na nie wiele obostrzeń związanych z bilansami finansowymi i tak dalej. Natomiast też przemysł farmaceutyczny, pandemia COVID pokazała nam, że potrzebujemy silnych producentów leków i substancji czynnych do leków również w Polsce, żeby nie być zależnymi. I zresztą nie tylko pandemia, bo były też inne bardzo duże kryzysy lekowe, żeby nie być zależnymi od substancji czynnych sprowadzanych również głównie z Chin, niestety.
I powiem szczerze, ja to pytanie to jest kolejny przykład na hipokryzję Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, ponieważ ja nie widziałam, kiedy w Polsce narastał kryzys energetyczny, a spółki energetyczne są spółkami prawa handlowego, spółkami akcyjnymi z udziałem Skarbu Państwa. Nie są spółkami w całości, których właścicielami w całości jest Skarb Państwa. I ja nie widziałam ruchów ze strony rządu, ze strony Prawa i Sprawiedliwości na zwiększanie udziału Skarbu Państwa w tych spółkach, aby móc regulować chociażby marże, które narzucały firmy energetyczne i największa w tej chwili jedyna polska spółka paliwowa, czyli PKN Orlen, który wiemy doskonale, bo przyznał to wprost, narzucił sobie marże na paliwa, bo po prostu mógł. A najbardziej na tym ucierpiały Polki i Polacy, którzy po prostu płacili i nadal płacą horrendalne ceny za paliwo, pomimo tego, że ceny paliw na rynkach światowych zaczęły spadać i właściwie wróciły do poziomu sprzed wojny. Nie widziałam wtedy, żeby PiS chciał reprywatyzować, żeby PiS chciał odzyskiwać udziały Skarbu Państwa w tych spółkach, aby móc w sposób większy wpływać na regulację cen paliw, na regulację marż. Mało tego, nie widziałam również ruchów, które wpłynęłyby na to, aby spółki, które już czerpią te nadmiarowe, horrendalne zyski z kryzysu energetycznego, w którym się znajdowaliśmy i nadal niestety znajdujemy, były obciążone dodatkowym podatkiem, który mógłby wpływać do budżetu państwa i być dystrybuowany jako pomoc publiczna dla osób, które potrzebują wsparcia w tym właśnie kryzysie energetycznym. Takich ruchów PiS nie wykonywał, nie zwiększał udziału Skarbu Państwa w firmach, nie próbował tego robić, a teraz zadaje absolutnie podszyte tezą pytania. Nikt nie chce w tym kraju, aby strategiczne sektory były wyprzedawane komukolwiek. I to nie jest tylko w Polsce, we wszystkich właściwie krajach europejskich ich sektory strategiczne, między innymi takie jak energetyczne, zbrojeniowe, są kontrolowane przez państwo. To my mamy za bardzo poluzowane udziały Skarbu Państwa w wielu spółkach są zbyt niskie i nie pozwalają wkraczać z interwencjami i regulacjami wtedy, kiedy jest to konieczne. Dlaczego PiS nie zapyta, czy chcemy zwiększenia udziału Skarbu Państwa w spółkach w sektorach strategicznych, tak? Dlaczego po prostu tego nie zrobił? Miał na to 8 lat. Nasz czas się kończy, więc pozwolę panu, panie pośle, pan poseł Bolesław Piecha odnieść się jeszcze do tych czterech wypowiedzi, bo lista była długa, więc proszę. No, prywatyzacja, jak widać, nie jest wykluczona, jeżeli chodzi o pana przedmówców. Ważna jest ochrona sektorów strategicznych. Tu nikt nie mówi o prywatyzacji, tylko wyprzedaży majątku państwowego. Proszę o tym pamiętać. Też przysłuchując się, ja no, oczywiście z częściowo się muszę zgodzić oczywiście z przedmówcami. Bardzo się cieszę, że ocenili, że ten pewien strategiczny majątek narodowy, zwłaszcza produkcyjny, zwłaszcza gospodarczy, który chroni bezpieczne działania również małych, średnich przedsiębiorstw, etc., powinien być pod kontrolą państwa. I tu się zgadzamy, pewnie i pan poseł się zgodzi, panie posłowie. Trochę mnie dziwi pani kandydatka z Pomorza, bo muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony. Dawno nie słyszałem takich wywodów ekonomicznych. Orlen nie jest opodatkowany, bo podatki w Polsce są powszechne, natomiast płaci dywidendę, ale pal 6, nie będziemy na ten temat dyskutować. I ta dywidenda, i ta dywidenda, ta dywidenda, ta dywidenda, ta dywidenda, ta dywidenda i zgodnie z podziałem Rady na opodatkowanie nadmiarowych zysków koncernów energetycznych. Zablokowaliście to. Ja rozumiem. Lewica ma swoje... Ja gratuluję panom koalicjanta. Gratuluję panom koalicjanta, ale to już jest inna sprawa. Natomiast no, cieszy mnie, że przynajmniej to pytanie uzyskuje jakiś taki szeroki konsensus. Pewnie możemy się sprzeczać o szczegóły. Pewnie będziemy musieli... Natomiast ja sądzę, że to jest jeden z podstawowych kryteriów bezpieczeństwa gospodarczego Polski. To jest energia, to jest kwestia zbrojeń, to jest kwestia sieci energetycznych, to jest kwestia, która mamy dużo do zrobienia, to jest w dzisiejszej pewnej fazie cyfryzacji, bo to są koncerny, które nad tym czują i wiemy, jaki jest wpływ Google'a, jaki jest wpływ Apple'a i tak dalej na tego typu przedsięwzięcia. To musi być pod kontrolą państwa, bo to zapewnia nam bezpieczeństwo w każdym zakresie. Co do innych pytań, państwo się wypowiadali również. No, wygląda na to, że wiek emerytalny został ustalony raz na zawsze przez Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, ja w to nie wierzę i dlatego to pytanie jest ważne, bo ja już byłem w tym Sejmie.
coś się przeprowadzili, takie inne rozwiązania. Z tego, co przypominam, pan Kosiniak-Kamysz był tam głównym liderem tego przedsięwzięcia, ale sądzę, że i Donald Tusk maczał w tym palce. Myślę, że nie jeden, może i więcej. Co do emigrantów, mówimy o imigrantach tylko nielegalnych. Przecież to jest jasne, przyjęliśmy bardzo dużo pracowników z Ukrainy. Pan poseł z Konfederacji może utyskiwać, czy im należą się takie świadczenia, czy nie. Wydaje mi się, że to był ogromny, solidarny wysiłek polskich obywateli, ale i rządu, żeby wspomóc to tych ludzi, którzy przyjechali do Polski i uciekają. Natomiast ja rozumiem, Polacy za to płacą, ale ja troszeczkę obserwuję rzeczywistość i Ukraińcy rzeczywiście u nas pracują i również przysporzają nam majątku narodowego. To jest bardzo ważne. Chyba też są najbliżej nam, jeżeli chodzi o wartości kulturowe, cywilizacyjne i z nimi łatwiej. Proszę nie przekręcać tego pytania. Ręce do pracy w Europie są potrzebne wszędzie. My mówimy o nielegalnych imigrancjach i pewnych bardzo dziwnych działaniach Brukseli, która mówi, jak to zmusić Polaków, żeby tych, jak gdzieś tam na Lampedusę przypłyną imigranci, przetransportować częściowo do Polski. Bez dokumentów, bo pogubili, Panie bez tego zdanie, i tego. Bo musimy już kończyć, dobrze? Więc ja sądzę, że ta dyskusja, poza tymi oczywiście hasłami, które każde z ugrupowań głosi, jednak była owocna i wydaje mi się, że Polacy zdecydują i wskażą odpowiedzi na te pytania i nie będą unikać odpowiedzi, ponieważ Polakiem być to jest bardzo ważna rzecz i dumna rzecz. Natomiast też Polacy muszą wypełniać swoje obowiązki i podpowiadać nam rządzących, jak rządzić. Referendum, które podgrzewa atmosferę chyba nie tylko polityczną, ale generalnie skupia uwagę wielu Polaków. Dziękuję Państwu za udział w tej dyskusji. A była z nami dzisiaj pani Anna Górska z Lewicy, Piotr Masłowski z Polski 2050, Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Wojciech Saługa z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. Oraz Michał Urbaniak z Konfederacji. Dziękuję Państwu i zachęcam do subskrybowania naszego kanału gospodarczego i do wsłuchiwania się w kolejne debaty, które zaplanowaliśmy dla Państwa na następne tygodnie.